Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrania z gry Risen 2 Mroczne Wody. I teraz tak, ostatnio ten pan oklepał nam rejn, ten nad czapką mojego bohatera aktualnie. Idziemy spenetrować statek Slayna, który aktualnie już nie ma kapitana, ale jest pewna nowość, ponieważ ja jak zwykle popisałem się inteligencją, moi drodzy, i na przykład zapomniałem totalnie, iż do wersji gry, którą kupiłem, było dołożone DLC, mianowicie złe przeczucie. Co się stało? Czuję to, nie wiem, ale może Patty będzie wiedzieć. No właśnie, i tak, to jest jakby wstęp do... Jezu, jak się nazywa to DLC, nie mam przy sobie pudełka, więc sprawdzę, nie wiem, świątynia wody czy coś takiego, nie jestem pewien. Ale no cóż, tyle co się pojawi ten quest, nic nie ruszyłem. Dobra, idziemy oklepać rejtem gościowi. Draniu, zabiłeś Patty. Tak, tak. Myśli... To dla... Grabisz sobie, stary! Boom! Kontra! A, kontry są fajne. Wow. Ojej. Bo mnie znowu sklepi, a to będzie wstyd. Wow. No już. Już, Harvey, drogi. No co jest? Co się dzieje? Jafar, twój kapitan dostaje pierdol, nie jak coś, ale ty tak jakby nie pomagasz. Dobra, giń. Giń, kurde. No, kopnął mnie, ale wygrałem na szczęście. Co, coś mi powiesz? Koleżko? Harvey? Jest zagniewany, o nie. Sam się zbadaj. Dobra, idziemy opierdzieć ten statek. Oczywiście ja nie grałem w tą grę około chyba 2 tygodni, więc no cóż. Muszę przestać jeść, bo czuję, że zaraz wybuchnę. To było ciekawe. No dobra, czy generalnie Slayne ma tutaj cokolwiek? O, ma hajsy. Ten statek nie należy do nikogo, więc ja biorę wszystko absolutnie. Dobra. Hajsy, talerze, puchary, inne rzeczy. Pucharów chyba nie... O, co to jest? O, samorodek. Nice. Tak, paru z was pisało mi w komentarzach, bym jeszcze zainteresował się tą świątynią, która jest jakby na plaży... na wybrzeżu mieczy. I myślę, iż to będzie nasz priorytet, teraz tam się udamy, bo skoro mówicie, że tam jest coś fajnego, no to czemu by się tam nie udać, prawda? Mam nadzieję, że mnie nie wkopujecie i nie wpadnę coś ponad mój poziom. To było smutne. I tak, jakby co, niby teraz miałem zamiar zająć się tą całą wyspą umarłych, jednak będę chciał zająć się DLC aktualnie, które w końcu mam, więc... O Jezu, nie tnij się, gro, błagam cię, po prostu... Ugh. Nie, ja widzę tego. Ale tak jest tylko, jak się gra doczytuje, zauważyłem, czyli po prostu na początku, jak się grę włącza, to wtedy po prostu tak się dzieje i tyle. Okej. Okay. Czy ja mam tutaj coś do rozdania, czy coś takiego? Bo nie pamiętam absolutnie, grałem w tą grę już ponad 2 tygodnie. A szkoda, bo jest całkiem fajna. Dobra, więc teraz zajmiemy się tą właśnie całe DLC. Zobaczymy. Dobra, idziemy do Patty i zobaczymy, o co chodzi z naszymi złymi przeczuciami. Patty, 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 gdzie jesteś, Patty? Tutaj jesteś. Krąży plotka o jakimś druidzie na Antigui. Okej, okay, tyle? Powiedz, że chodzi o Eldrika. To by mnie ucieszyło. Znałem go jeszcze Eldrick. Był pustelnikiem na Faranze. A, kojarzę, dobra. Ale ma ogromną wiedzę. Badał zniknięcie podziemnych ruin świątyni. Ten druid? Pomagał ci walczyć z tytanami ognia, tak? Tak. Wydaje się to tak dawno temu. Co on tam robi? No nie. Druidzi oznaczają złe wieści. Pojawiają się, a za nimi kłopoty. Dokładnie. A czy my nie pakujemy się w kłopoty? Jeśli on jest gdzieś w głuszy, te kłopoty mogą być poważne. Znajdziemy go i dowiemy się, co się dzieje. Nie podoba mi się to. Gdzie my znajdziemy druida na tej wyspie? Tylko w jednym miejscu. W tawernie. Barman to najlepsze źródło informacji w każdym mieście. Chętnie się też napiję. To zdanie było tak bardzo po polsku.
No dobra, to skoro w sumie to DLC rozgrywa się tutaj tak na dobrą sprawę, no to możemy się nim zająć, nie? Czyli po prostu świątynią z plaży Wybrzeża Mieczy zajmiemy się później. A tak, generalnie, bo to jest sprawa, która mnie troszeczkę ciekawi, ja tutaj zauważyłem, że są w komentarzach obeznane osoby z tą grą. Powiedzcie mi, gdzie można znaleźć pozostałe części właśnie tych legendarnych mieczy, które ja tutaj podnosiłem, czyli właśnie, jak się do nich dobija, o właśnie, Przywołacza Dusz i Morskiego Tancerza, ponieważ tutaj wydaje się to, że będę mógł to przekuć i to naprawdę będzie miało fajny power, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam tego szukać. Czy może, w sumie tak, jeśli trafię na to jakoś fabularnie, to nie piszcie mi, bo po co mam sobie spoilerować, ale jeśli to jest coś na zasadzie leży za piątym kamieniem koło plaży na Takarigui, no to możecie napisać. Dobra. Barman! Mamy przesadę. No macie jak zwykle. Gość jest zalany w trupa, sosu widzę. Szukam druida imieniem Eldrick. Tylko nie ten szaleniec. Bednes? Znasz go? Był tu, ale już go nie ma. Nie chcę go więcej widzieć w moim pubie. Straszył mi klientów gadką o demonach i nawiedzonych świątyniach. Już miałem go wyrzucić, ale się zmył. Demonów? Wiem. Brak mu piątej klepki. Nikt w mieście nie chciał z nim gadać. Pewnie zaszył się gdzieś w głębi lądu. Popytaj chłopaków. Może oni coś Spoko. Wiedzą. Jakich chłopaków? Pogadaj z Billem. A, no tak, dzień logiczne. I noc pilnuje północnej bramy. Może on widział twojego kumpla, Eldricka. Tylko go tu nie przyprowadzaj. Ma zakaz wstępu. Chill out. Dobra. Dzięki za info, ziom. Ten gość tutaj leży nachlany absolutnie. Masz rację. Znalazł. Wiele zna. Może. Okej, on nic nie znalazł. Byłego od czasu do czasu zapytać. Okej, nie miał nic przy sobie. Dobra, to idziemy do Billego, naszego znajomego, który nauczył nas to ostatnio troszeczkę walki. Jak ja w ogóle stoję finansowo? O, jest 31 sztuk złota? O Jezu, naprawdę. Słabo ze mną. Bill stał gdzieś tutaj, o właśnie. Raczej na tej wyspie nie ma niczego, co mogłoby nam tak stricte zagrozić. Jesteśmy na tyle silni, no chyba że po prostu ja spieprzę sprawę. Więc możemy sobie tyle poeksplorować. Szukam druida. Chodzi ci o Eldricka? Owszem. Widziałeś go? Kilka dni temu. Ostrzegałem go przed niebezpieczeństwem na wyspie, ale czy posłuchał? Dupa, nie posłuchał. Oczywiście. Dokąd szedł? W dół rzeki, a potem na zachód. Idź wzdłuż strumienia, może go znajdziesz. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Tak, mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał szukać ciebie. No dobra, spoczyj, chill out. Nie jestem pewien, czy Jafar jest najlepszą postacią na akcję na, tam wiecie, w głusze, ale niech będzie. Okej, czyli do strumienia. Pamiętam, gdzie jest strumień, na szczęście. Cieszy mnie tutaj brak takiego stricte respawnu potworów. Generalnie ostatnio pogryłem sobie troszeczkę znowu w Dragon's Dogma i tam po prostu respawn stworów jest straszny. Tutaj na szczęście nie jest aż takie złe. Dobra. Albo po prostu respawn stworów może tutaj nie istnieć. Chociaż wydaje mi się, że jakiś tam może być. Dobra, wzdłuż strumienia. Okej. Okej, obym tylko nie trafił na krokodyla, bo to znaczy Aliga. Eldrick robił tup wzdłuż strumienia. O! Dzięki za informację, Jafarze. Tego się nie spodziewałem. Mak ziarnisty. Czy inne pierdoły. Piaskowe diabły, okej. Czas na wudu. Wow, co tam kurwa jest? Co to kurwa jest? Gargulec! Dobra, okej. Czas na mieczyk. Co to kurwa jest w ogóle? Bo czemu moje wudu nie podziałało? Ech.
Czy ja dam go radę zabudować? Chuj, odporny. O kurwa. Jafar, bierz go! Czy mam wrażenie, że on mnie zabije na hita? Super! O kurwa! O Jezu Chryste! Dobra, potrzebuję jakiegoś leczenia instant na skrót. Małparum, krwawa Mary. Dobra, najlepszym leczeniem instant jest definitywnie rum. Co to kurwa jest w ogóle? Jafar może być go dźgnął czy coś. O Jezu, o Jezu. Dobra. Jezu, jeszcze aligator, powaga, dajcie spokój, to nawet już nie jest śmieszne. No, oczywiście, kurwa, aligator jest za mocny. Jafar, bierz go! A, dobra. 12 gargulców, serio? Aż tyle na tego gówna zabić? Spieprzaj ode mnie, aligatorze. Snajperem tak, kurwa, nie jestem. O. Dalej! Uch! Topór, o super, ponieważ topór, zajebiście. Dobra, nic ciekawego. A coś nie wiem, podjebałeś? O, dobra, okej, okay. Thank you. Dobra. Twierdził, że Eldrick tup-tupa wzdłuż strumienia. O, i proszę bardzo. Eldrick? Co ty tu robisz? Kto? Niemożliwe. To naprawdę ty. Kopelan. Ludzie z Farangi wiele ci zawdzięczają, przyjacielu. Zapominasz, że to dzięki twojej odwadze Tytan Ognia nie doprowadził do katastrofy. No tak. Nie zrobiłbym tego bez twojej pomocy. W porównaniu do ciebie nic nie zrobiłem. Cieszę się, że cię tu widzę. Eldrick, o ile mi się wydaje, to pomagał w jedynce znaleźć bohaterowi pewien ze złotych dysków, żeby odblokować świątynię Tytana Ognia, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Co w ogóle tutaj robisz? Przywiodły mnie tu moja pasja odkrywcy i chęć pomocy pobratymcom. Istnieje stworzenie o pradawnej mocy. Chcę przejąć kontrolę nad całym ambicje. Światem. Masz na myśli Marę? A, no tak, rację. Marę. Poprzysiągłem ją zniszczyć. Aha, więc to taką masz misję. Ciekawe. Takie hobby. Mara rośnie w siłę szybciej, niż się wydaje. Ma w swym władaniu sztormy i armię. Ojej. Efekty mocy, jakie wyzwala, są odczuwalne nawet tu, na Antigui. Dlatego muszę ją powstrzymać. Moc Mary jest większa od wszystkiego, z czym dotychczas mieliśmy do czynienia. Nawet Armia Wiatrów nie jest w stanie uwolnić się spod jej macek. Podporządkowała sobie gargulce i robią, co im każe. O, no tak. Dziwne stwory, te gargulce. Skąd się wzięły? Wiekowe pisma mówią o starej jak świat rasie ludzi nieba. Byli niegdyś tak potężni jak jaszczuroludzie z Farangi. Ich imperium nie miało granic, a twierdze były poza ludzkim zasięgiem. W epoce zagłady uciekli do kamiennych krypt na szczytach gór. Przez wiele lat nikt o nich nie słyszał. Do dziś. Zabiłem już jednego. Jak Marze się to udało? Gargulce to magiczne stworzenia. Czerpią energię ze źródeł swojej świętej góry. Na szczycie mieści się świątynia powietrza. W prastarych pismach nazywana świątynią powietrza. Wypędziła je jakaś katastrofa i rozrzuciła po oceanach. Prawdopodobnie spowodowała ją Mara.
Gdzie jest ta święta góra? Nikt tego nie wie. Najwyraźniej pewnego dnia zniknęła. Okej. Zniknęła? Cała świątynia? To naprawdę dziwne. Jeszcze nie złożyłem wszystkich części tej historii. Dlatego muszę znaleźć świątynię powietrza. Okej. Jak się sprawy mają? Odkąd inkwizycja zakazała magii i wygnała magów? Jak myślisz? Kto się teraz zajmuje wszystkimi problemami związanymi z magią? Otóż... Spora odpowiedzialność. Jakbym miał mało pracy przy moich badaniach. Okej. Świetnie. Może powinieneś skupić się na tym, co dzieje się wokół ciebie. Zajmujesz się badaniami, a tymczasem gargulce opanowują wyspę. Tego właśnie chcesz? Masz rację. Trzeba pozbyć się gargulców. To najważniejsze. Ale moje badania mogą nam w tym pomóc, prawda? Im więcej wiemy, tym większa szansa, że je pokonamy. Okej, dobra. Czego chcą tu te bestie? Przybyły tu, by się rozmnożyć. O, zacnie. Wiją gniazda i składają jaja. Trzeba je zabić, zanim się rozprzestrzenią. Muszę zatem zniszczyć też jaja? Nie, jaja przynieś ale do mnie. Jaja. Do czego? Zobacz. Chcesz zrobić mi gigantyczny omlet? Ty i te twoje żarty. Takie suche i słabe. Nie, zaufaj mi, będą odpowiednio wykorzystane. Mam przeczucie, że mogą się przydać. Lubisz dotykać wielkich jaj, przyznaj po prostu. Okej. Gdzie jeszcze poza Antigłą są ich gniazda? Ciężko powiedzieć. Muszę odnaleźć i zbadać świątynię powietrza. Wówczas dowiem się więcej na temat ich planów i potencjalnych celów. Okej. Czy wiesz, ile jest tu gargulców? Powiedziałbym, że mniej więcej jak 3 gniazda. 2 z nich znajdują się chyba po drugiej stronie strumienia, na północy. Podejrzewam, że 3 jest na południu. Podobnie jak większość latających zwierząt, gargulce lubią skaliste okolice. Byłbym zapomniał. Widziałem jeden okaz u źródła strumienia. Okej. Jak myślisz, ile jest tych jajek? W takim roju pewnie nie więcej niż 5. Spoczyj. Chcę dostać wszystkie. Jeśli ci się nie uda, za kilka tygodni wszystko zacznie się od nowa. Chyba zauważyłem 12 dojrzałych okazów. Cóż, a ja będę tutaj dalej stał. Co za i gadał. Okej, dobra. Generalnie, dobra, gargulce mogą być problemem. Czy ja mam je zaznaczone na mapie? To jest pytanie pierwsze. Stary przyjaciel. Oczywiście, kurwa. Co? Oczywiście, kurwa, gra nie zaznaczyła mi na przykład w żaden sposób tego zadania, prawda? Umieść na mapie. I co mi mapa powie? O nie, mapa mi tylko pokaże Eldrika. Zajebongo. To jest zabawne, bo widziałem jakieś tam questy, które pojawiały się w dzienniku po lewej stronie ekranu, ale ta tam wiadomo, no cóż. Dziennik w tej grze jest taki dobry. No dobra, chuj tam. Okej, dobra, to skoro mamy walczyć z tymi gargulcami, czy mi się tutaj zaznaczyła jakaś lokacja na mapie? Dobra, w pobliżu jest chata rybaka. Tam się udamy, jednak wpierw udamy się na statek. Dlaczego? Ponieważ wiem, że Jafar nie będzie tutaj zbyt przydatny zapewne. Dlatego Jafara się póki co pozbędziemy. Czy on się już tutaj odłączył od nas? Tak, on się... No. Okej, nic nie ma. Spoczy. Wyjmiemy sobie Patty, bo ona tutaj ponadto, że dobrze sieka, to jeszcze robi za mięcho armatnie. Chodź. Świetnie. Cała ta mistyka jest wzięta z giejskiego jarmarku. Mógłby walczyć. Eldrig bada. My walczymy. To się nazywa podział obowiązków. Nie, to się nazywa bzdura. No tak. Co dziś? Jeszcze nie wiem, sir. Dlaczego? Chodzi o składniki. Co? Co tam jest? Czego tam nie ma? Trochę wołowiny, wieprzowiny i koński penis. Mieszasz, dodajesz przyprawy i gotowe. Brzmi pysznie. Końskie co? Koński penis. Bardzo odżywczy. Spróbujesz? Może później.
Jak chcesz. Proszę się nie... Ta, koński penis. Każdy facet chce mieć to w ustach, prawda? Dobra, udamy się w takim razie na górę strumienia do wieży Maca. Tam nie chodzi o McDonalda, a szkoda, zjadłem coś z Maca w sumie. Tylko, że kogoś tutaj brakuje tak jakby w tej wieży Maca, prawda? Może, no nie wiem, kurwa Maca, a nie, dobra, on jest tutaj. Mara. A nie, dobra, on mi, chociaż w sumie. Mara. Co wie... Naprawdę chcesz... Jest bardzo stara i ma wielką moc. Jest piękna. No nie wiem. I nikczemniejsza od wszelkiego zła. Przez lata była więziona do czasu nadejścia pierwszych tytanów. Będąc w więzieniu, obmyślała plan zemsty nad światem. Teraz jest znów wolna i może wcielić swój plan w życie. A, okej. Jak udało? Nie znasz więc. Podobno ukryte są w niej największe skarby. One Piece. Piraci oczywiście zaczną jej szukać, prawda? Mów dalej. Admirał Alvarez zwołał zaplanowali jedną z największych napaści w historii. Obrabowanie świątyni wody. Niestety, przypadkiem uwolnili wtedy Marę. Niestety. Za co? Za uwięzienie jej, rzecz jasna. Co się wtedy wydarzyło? Mara miała wielką moc. Zbyt wielką. Ludziom udało się ją wypędzić. Nie pytaj jak, ale to nie było proste. Teraz wróciła i stała się dla nas wielkim problemem. Ludzi nie powinno się uwięzić, tylko zabijać. A tym, znaczy, może nie tyle co ludzi, tylko co bardziej super silnych nad ludzi, czy coś takiego. Tego się nie powinno więzić, się powinno zabijać, bo potem wraca i taki bohater musi z tym walczyć. Jak można? Ostatnio słyszałem historię rozbitku wyrzuconym przez morze na brzeg wyspy. Ale wyspie zagrażał tytan ognia, który próbował wydostać się z wulkanu. Ten młody chłopak jednak rozwiązał problem. Ciekawe, czy Marą też można się tak zająć? Myślałem, że tytani zniszczyli wszystko, co znajduje się za południowymi wyspami. Owszem, ale nie opowieści, mój przyjacielu. Tak myślę. Wiesz, o co... Tak mi się... Tak, wie. Oczywiście. Chodziło o głównego bohatera, tak, to on skończył na brzegu Farangi jako rozbitek. A koniec końców... O, małpa. A koniec końców uratował wyspę i dużą część świata przed tytanem ognia. Chyba ty idziesz? Dobra. Idziemy znaleźć tych całych gargulcy. Mieli być u góry strumienia. Podejrzewam, że to jest góra strumienia. Chociaż na tą sprawę nie odróżniam góry od dołu. Dobra. Aczkolwiek na szczęście są dosyć wysocy, tak więc rozumiecie. O, proszę bardzo. To nie było... To nie trwało długo. To jest małpa. Ja zapiszę, ponieważ nie chciałbym ewentualnie zginąć. Czy on jest tam jeden? Jak jest tam jeden, to będzie spoko. Kurwa, ich jest tam dwóch. To nie jest spoko. I są tam też piaskowe diabły. Gdzie... Kurwa, napiłem się przypadkowo. Fuck. Potrzebuję jakiegoś... Jakiegoś, nie wiem, współpracownika. Kogoś, kto ściągnie ogień. Kurwa, aligatora też nie dam rady. Ja pierdolę. No cóż. No cóż, dobra. Generalnie, ile ty masz jeszcze rumu? Okej. Okay. Widocznie wystarczająco, bo nie chcesz go ode mnie przyjąć. No dobra, muszę się nim zająć, prawda? K-
Kurwa, idzie, idą dwóch naraz. Kurwa, jego mać. Nie, to bohaterze. Mieczem, wieczorem. O, au. Dobij go, Patty, szybko. Dobrze. Skacz, bohaterze. Patty, rusz pizdę, szybko. Mam cię! Dobra. Okej. Okay. Jak to się mówi, Herkules dupa, gdy wrogów kupa, prawda? W tym wypadku wrogów kupa znaczyło dwóch wrogów. Uf, dobra. Uf, puf. Okej, okay, tak, musimy posmyrać te gargulce po jajkach, z tego co słyszałem, nie? Kurwa, jest kolejny, ja pierdolę. Idź mi stąd. Okej, ten wystrzał był absolutnie potrzebny, miałem to, ale niech ci będzie. Co to kurwa jest? Grzyb, o, super. Z jakiegoś powodu generalnie, o. Coś moje wudu generalnie przestało kurwa działać, twierdzę. No na niego, no. Atakuj do cholery. O, dobra. Au. Au, au, au. Patty, machaj tym mieczorem. Dobra, I'm coming. Dobra. 4 z główki. Okej, idzie łatwiej niż myślałem, że pójdzie. Mam tylko topory. Toporany. Toporniki. Patty, jak tam zdrówko? Pełne, widzę, spoko, spoko. Jeszcze problemem jest to, iż nie mam zielonego pojęcia, jak mają wyglądać niby te jaja. O kurwa. Wiem, jak wyglądają gargulce za to. Okej, dobra. Tak, sam miałbym problem, definitywnie, ale na szczęście nie jestem sam. O! Jajo gargulca, świetnie. Fuj, to obrzydliwe. Musisz dotknąć wszystkiego? Sorry, jestem bohaterem RPG-a, tak mamy. Dobra. Skrzyneczki! Easy peasy. Talizman, pochodnia, room. Dobra, nic ciekawego. Generalnie dropy w tej grze są takie strasznie mierne, twierdzę. Otwieramy skrzynkę, a tam mamy bardzo podstawowe jakieś, nie wiem, rzeczy. Nic ciekawego, nic wygodnego otwarcia faktycznie. Pamiętam, że jak się otwarło z jakąś ciężką skrzynię w Gothiku, tam naprawdę było, a była, a tutaj po prostu raczej się to mija z celem. Dobra, 2 gargulce. Ja sobie zapiszę, bo wiecie, tutaj nie fajnie było przejebać. Zapewne to, że jakoś pokonam te gargulce, pewnie sprawi, że Elagrin, nieważne, druid ogarnie sobie, gdzie jest ta cała świątynia, dostanę jej lokację na mapie i wtedy będziemy mogli iść tam zrobić rozpierdol. Od tego ma się załogę, żeby nie być samemu. O, nie, nie, nie. O, dobra, uniknąłem, zajebiście. Au. Dobra, okej. Okay. Połowa z głowy. Dobra. Topory. Czy ja tych toporów mogę używać? Dobra, w sumie potem to zobaczę. Jeszcze tylko jeden? Z tej strony? Nie, jeszcze 2. Przydałyby się jakieś mniejsze stworzonka, które mógłbym opętać i na nich wysłać. To było fajne. Patty, jeśli byś mogła, to nie złap tamtego drugiego gargulca do walki z nami, co? Okej, okay, dobra. Czy tam jest jeden, czy tam są 2? To jest teraz pytanie.
Jest chyba jeden. Batty hopsaj. Bum. Kurde pudło, serio. O! Batty zwiała, wytyfy. Coś widzę, że AI się buguje na tych występach. Gotowe. I mamy kolejne jajco. Jajo gargulca. Wiecie, gargulce kojarzy mi się z czymś, co jest zrobione z kamienia i ciężko mi sobie wyobrazić, jak coś z kamienia mogłoby złożyć jajo. Ale to tylko moja logika. O, dostałem SMS-a swoją drogą. Dobrze, że tym razem pamiętałem, żeby wyciszyć telefon. Dobra, ta stopper, jeśli łaska. Dobra, dzięki. Pistolet i złoto. Jegor. Dobra. Tak więc, co dalej? Mamy troszeczkę tych jaj. Dobrze, że przynajmniej gra pokazuje, ile ich jest precyzyjnie. Ponieważ pamiętam questa ze zbieraniem smoczych jaj z Gothica 2 i zbieranie smoczych jaj w Gothicu 2 było prawdopodobnie najgorszym questem, jaki człowiek mógł wymyślić, bo było ich mnóstwo. Gra nie posiadała konkretnej liczby tych jaj do zdobycia i trzeba było ich szukać bardzo, w cudzysłowie, na logikę. Tak więc, no cóż. Więc cieszę się, że tutaj zrobiono to troszeczkę lepiej jednak. Dobra, szpony, zęby. O, ile skrzyń, patrzcie. Tyle otwierania. To jest na przykład 60, nie? I to już jest ciężki zamek, jakby nie patrzeć. Ale, no cóż, i tak pewnie będzie tutaj gówno, jak znam życie. Dobra, czyli nie, tak, 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 tak. Kurwa, serio. Tak, tak i tak, dobra. No i mamy włócznie, grog i 40 zł na skrzynię na poziomie 60, nie? Co już naprawdę wymaga potężnego levelu w otwieraniu zamku, znaczy w cwaniactwie w sumie, nie? Więc to jest takie troszeczkę średnio uczciwe, bym powiedział. Czy ja idę dalej w dobrą stronę? Mamy skrzynię, dobra. Skrzynia dobra. Esencja duszy, jak randomowo. Czemu mam dziwne wrażenie, że wpierdolę się gdzieś, gdzie mnie być nie powinno i zginę marnie? To jest nietoperz. Zubaty! Co drogo ciekawe, czy mógł opętać nietoperza, nie? O, mogę, spoko. Nie, żebym miał potrzebę, po prostu byłem ciekaw i tyle. Chwała plus 100. Tu mamy wejście do jakiejś świątyni. Tam podejrzewam, że już raczej gargulców nie będzie. Jezu Chryste. Jak tutaj się wleci, wyciąg uderzeń przeciwnika, to ale jest gnój. Dobra, tam mamy skrzynię. Czyli tak, 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 tu, kurde mol, moje szczęście jak zwykle, tu, tutaj i tutaj, spoczyj. Okej, dobra. Raczej nie mam tam wchodzić, no tam wejdziemy oczywiście, bo jestem, wiadomo, ja muszę wchodzić w tego typu miejsca, bo zginę inaczej. W ramie wyryte są litery. Powiedz hasło, a ścieżka będzie twoja. HWDP! Powiedz hasło? Zobaczmy. Hasło otwierać. Teria... Okej. Okay. Tetriandoch! To może... Tetriandoch. Czy mi się wydaje, czy to było nawiązanie do czegoś? Tylko kurde, do czegoś. Skądś kojarzy mi się słowo ten triandoch. Nie wiem, dobra. Może ja coś pomyliłem. Generalnie chciałbym wybić jeszcze te wszystkie gargulce w tym odcinku. Ewentualnie w kolejnym kontynuowalibyśmy zabawę z DLC. Patrz, się pewnie zaraz zgubi, nie? Zawsze się musi zgubić. Swoją drogą
myślę, iż warto by było, tak mnie teraz to w sumie naszło, wziąć talent gorzelnik. Dlaczego? Ponieważ mamy mnóstwo tych chwastów wszelkich, mamy tego badziewiaca po prostu od najebania dosłownie. I to tak życia średnio przywraca, a gra zaczyna mieć znowu poziom trudności. Znowu to zaczyna wracać do normy, że się tak wyrażę. I możemy zacząć potrzebować już nie tyle co regeneracji, co bardziej rumu. Rumu i właśnie innych napojów alkoholowych, które w tej grze oczywiście pełnią rolę podków. Tak więc być może zainwestowanie w to nie będzie takim głupim pomysłem. Nie ma mięsa do gotowania. Im szybciej pozbędę. No. To leniwy dupek. To nie było miłe. Wcale nie. Zachowuj się. Chodź. Dosłownie jak dialog ojca z córką. Pat jest spoko, fajny charakter, fajna postać. Generalnie poza głównym bohaterem chyba jedyna powracająca postać chyba w każdej części Rizena. Dobra, obstawiam, iż kolejne gargulce będą gdzieś w tej okolicy. Tak obstawiam tylko. Więc tak. Tutaj nic nie widzę. Tu mamy zacinający grę wodospad, więc może niekoniecznie. Ale gdzieś tutaj muszą być. Może tam, gdzie siedział Rick na przykład. W jego małym obozie. Cóż to za... O Jezu Chryste, to diabeł piaskowy! Precz, Gamoniu. Tak, Patty, tak, stój se tam, wiadomo. Okej, gdzie to on mówił, że część jest na drugiej stronie strumienia, a część jest u źródła. Źródło to jest kurwa to jest źródło tak zwane. Źródło strumienia to definitywnie jest wodospad. Tak mi przynajmniej logika nakazuje myśleć. Tam były dwa gniazda. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to były dwa gniazda. I tutaj gdzieś powinno być tego gówna więcej. Być może tutaj na przykład. Chociaż nie, tam była ta skrzynia wtedy, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Może tam nie było żadnej skrzyni? Nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Jak zwykle gra generalnie informacji szczędzi jak głupia. Ale to może być taki urok na przykład, nie? W sumie to... O nie! W sumie czasami miło odpocząć od wszędobylskich markerów, pokazywaczy drogi, super precyzyjnych map i tak dalej. To czasami taka miła odmiana. Tylko żeby jeszcze wszystko było troszeczkę lepiej opisane. Albo zapisane. No generalnie to też mi nie wygląda na... Tak, to była ta skrzynia. Dobra, to w sumie ja was póki co męczyć tym nie będę. Ja sobie przestudiuję, bo tutaj pewnie jest jakiś dialog, nie? Czy coś takiego. Mogę rozwinąć... Pokaż dialogi, o właśnie. Leży plotka o druidzie. Dobra, Rapati. Dobra, fajnie. Patty, Spencer, ja, Bill, o, Jafar, super, Eldrick. Dobra, fajnie, gadanie o niczym. Nie, no fajnie, że akurat, kurwa, pokazało mi wszystkie dialogi, których nie potrzebowałem, ale... goddammit. Dziennik w tej grze jest po prostu, kurwa, zły. No dobra, to ja was tym męczyć nie będę. Jak uda mi się wytropić, gdzie są te gargulce, to po prostu włączę nagrywanie i zaczniemy kolejny odcinek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku, bo zagrałem z gry Risen 2 Mroczne Wody. Trzymajcie się plutko i na razie.